Od tego weekendu wydaje się, że oprócz Lewicy mamy komplet kandydatów na prezydenta. To jest ważne wydarzenie, które należy w jakiś sposób podsumować jednym zdaniem. Ktokolwiek widział wydarzenia w hali Sokoła w Krakowie, chyba nie ma wątpliwości, że to jest absolutny blef i oszustwo, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Dementuje ten fake news, to nie jest kandydat obywatelski, to jest państwowy urzędnik, którego instytucja przegięła w ten weekend. IPN na swoich social mediach opublikował laurki dla swojego szefa, co jest absolutnie niedopuszczalne, zaprzecza misji tej instytucji. Ja tylko podkreślę, że tu w Opolu IPN również ma swoją niechlubną historię, zamiast troszczyć się o pamięć historyczną, służy jako przechowalnia antytalentów pisowskich, m.in. Mateusza Magdziarza. Ta instytucja służy do tego, żeby po prostu tych, którzy w PiS-ie nie umieją się odnaleźć na rynku pracy, hibernować na czas bycia w opozycji, dlatego uważam, że jej szef startujący jest czystym partyjniakiem, nie żadnym kandydatem. No już przy ostatniej kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski pokazał ogromną wolę walki i to, że jest szansa, jest bardzo duża nadzieja na to, że zostanie prezydentem. I teraz jesteśmy w stanie tą właśnie energię odtworzyć. Już przy ostatniej kampanii Koalicja Obywatelska, Nowoczesna, Młodzi Nowoczesni bardzo zaangażowali się w te działania. Wręcz napływały do nas nowe osoby, które chciały po prostu brać udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. I nie mam wątpliwości, że tym razem nam się to uda. Jesteśmy pełni nadziei, ale też oczywiście tego jesteśmy przekonani, że musimy walczyć o każdy głos, bo to nie będą łatwe wybory, ale ich stawka jest naprawdę wysoka. To właśnie Andrzej Duda hamuje wszelkie potrzebne reformy, chociażby związane z praworządnością. Dlatego my jesteśmy przygotowani, kiedy rozpocznie się już w pełni kampania prezydencka, oczywiście ruszymy i będziemy walczyć o naszego prezydenta Koalicji Obywatelskiej. Polska zasługuje na prezydenta przede wszystkim inteligentnego i taki, który płynnie porusza się na scenie politycznej, zarówno z tej lewej strony, jak i z tej prawej strony. Mamy XXI wiek i czas najwyższy, żeby Polska w ten XXI wiek weszła z przytupem, tak żebyśmy nie mieli hamowanych ustaw, które do tej pory były hamowane, tak żeby w końcu państwo słuchało obywateli tak, jak sobie tego ludzie życzą. Do tego potrzebujemy prezydenta. Ta kampania będzie niezwykle trudna, niezwykle emocjonująca, będzie też bardzo długo trwała, ale my jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, żeby zawalczyć o Polskę, żeby zawalczyć o demokrację, bo jedyny słuszny wybór to Rafał Trzaskowski. Najważniejszym elementem, aby odpolitycznić ten organ, jest niezależny, walczy o praworządność prezydent, niezależny od jakiegoś Ziobry czy Kaczyńskiego, który nie boi się tego powiedzieć wprost. Kiedy doszło do zwycięstwa PiS-u, jeszcze tej pierwszej kadencji, obiecywali odtajnienie aktów IPN-u i co się stało? Dlaczego do tej pory teczka paszportowa Jarosława Kaczyńskiego nie została odtajniona? Dlaczego dalej jest wypożyczona w ABW czy AW? Nie rozumiem. Jest to zdecydowanie partyjny człowiek i nie jest niezależny. To jest trzecia kadencja Andrzeja Dudy. To oznacza właściwie Karol Nawrocki. My jako Okręg Opolski Młodych Nowoczesnych od początku popieraliśmy Rafała Trzaskowskiego, który stał ramię w ramię z kobietami w roku 2020, czego Nawrocki nie robił. Stał ramię w ramię w walce o praworządność. Dawał nam nadzieję, jeśli chodzi o odzyskanie Polski w ramach społeczeństwa obywatelskiego, w ramach społeczeństwa europejskiego.